Witam Państwa bardzo serdecznie. To wydaje się odrobinę zbyt lakoniczne przywitanie, tak życzliwe jak Państwo publiczności. I oczywiście chciałoby się dodać, że witam Państwa dzisiejszego poranka, dzisiejszego popołudnia lub dzisiejszego wieczoru, ale przecież możecie Państwo wysłuchać naszego koncertu o dowolnej porze. Chciałoby się również uzupełnić tą zapowiedź o jakąś informację dotyczącą miejsca. I chciałbym dodać, że witam Państwa w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. W moim przypadku, jak Państwo widzicie, jest to prawda, znajduje się w sali kameralnej naszej szkoły. Jednak twierdzenie to nie byłoby do końca prawdziwe w odniesieniu do uczniów i wykonawców naszego koncertu, bowiem nie wszystkie nagrania zostały zrealizowane w szkolnych murach. Z całą pewnością wszyscy chcielibyśmy spotkać się na żywo, gromadząc się wokół żywego dźwięku. Tego żywego dźwięku wydobywanego z instrumentu, który wciąż, mimo licznych pandemicznych ograniczeń, dostarcza nam każdego dnia tylu emocji. I mimo wspomnianych ograniczeń życia koncertowego i działalności artystycznej, organizacja naszej artystycznej pracy nie uległa aż tak diametralnej zmianie, bowiem, tak jak wcześniej, nie da się naszej twórczej pracy zamknąć w ramach między 8 a 16 z wyłączeniem weekendów, czy w ramach zwykłej uczniowskiej pracy domowej. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie młodzi, pracowici, utalentowani i wyjątkowi uczniowie naszej szkoły szlifowali swoje repertuary w domowych zaciszach. Być może ku uciesze bardziej muzykalnych sąsiadów i ku utrapieniu tych o nieco mniejszej predylekcji do muzyki. Szlifowali je, aby zdobywać laury konkursów, tych, które szczęśliwie jakoś w międzyczasie odbyły się na żywo, jak również tych, które odbyły się w trybie online. Nasi utalentowani uczniowie pracowali pod kierunkiem, tutaj ukłon w stronę kolegów pedagogów, bowiem dla nas wszystkich praca nad dźwiękiem zapośredniczonym elektronicznie to szczególne wyzwanie. Powiedzieć, że pedagodzy naszej szkoły temu wyzwaniu sprostali, to wydaje mi się zdecydowanie zbyt mało. To właśnie uzdolnionych uczniów naszej szkoły, którzy pracowali pod kierunkiem wyjątkowo wytrwałych nauczycieli również naszej szkoły, to uczniowie sekcji instrumentalnych zaprezentują się podczas naszego koncertu. Właśnie, koncertu. I w tym miejscu myślę, że wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat formy naszego wyjątkowego wydarzenia, formy naszego koncertu z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena w ramach szkolnego festiwalu Nasz Beethoven i Przyjaciele. O Beethovenie z pewnością można by powiedzieć mnóstwo interesujących rzeczy. Ja w tym miejscu, żeby ustąpić jak najszybciej miejsca muzyce, chciałbym przytoczyć słowa wybitnego polskiego krytyka muzycznego, jak również kompozytora i pianisty Stefana Kisielewskiego, który odegrał bardzo doniosłą rolę w polskim dyskursie muzycznym
lat bezpośrednio po wojnie i w kolejnych dekadach. Stefan Kisielewski pytał w Gwiazdozbiorze Muzycznym, w zbiorze swoich esejów o wybitnych kompozytorach, o to, jak pisać, czy jak mówić o Beethovenie. Nie sposób przecież podawać rozbioru dzieł, czy ich charakterystyki, czy ich chronologii. A także nie będziemy tu powtarzać legendy beethovenowskiego życia, legendy o namiętnym zaklinaczu burz, jego tragedii życiowej w postaci głuchoty, o nieszczęśliwych miłościach i samotniczym życiu, o gwałtowności i nieugiętej niepodległości jego usposobienia, o czystości, bezkompromisowości i wzniosłości jego ideałów moralnych i politycznych. O tym wszystkim słowem, czego dostarczyła nam beethovenowska tradycja w postaci listów, relacji i anegdot. Tyle o samym Beethovenie, a przecież program naszego koncertu jest niezwykle rozbudowany, bowiem to Beethoven i przyjaciele. Z programu naszego koncertu myślę, że śmiało można by zmontować kilka mniejszych koncertów, które z pewnością złożyłyby się na bardzo przyjemny szkolny festiwal przeprowadzony na przykład w ciągu tygodnia. A zatem mamy w przypadku naszego szkolnego festiwalu Nasz Beethoven i Przyjaciele i w przypadku koncertu z okazji 250. rocznicy urodzin Beethovena mamy do czynienia z formą nieco hybrydyczną, która jest dostępna na wyciągnięcie Państwa ręki, czy precyzyjniej mówiąc, kliknięcie myszki lub dotknięcie smartfona. Na nieco hybrydyczny program naszego nieco hybrydycznego rocznicowego wydarzenia składają się utwory przynależące do ścisłego kanonu, które z pewnością znamy i być może kochamy, jak również utwory napisane współcześnie, które być może usłyszymy podczas koncertu po raz pierwszy. Przyznam się Państwu z pewną dozą nieśmiałości, że kiedy ujrzałem pierwszy raz program naszego koncertu, wprawił mnie on w pewne zakłopotanie. Bowiem niekwestionowanym fundamentem i filarem zarazem europejskiej kultury muzycznej jest Bach. I wydaje się, że przy ledwie odrobinie intelektualnej ekwilibrystyki tego Bacha bylibyśmy w stanie podczepić pod niemal każdy kontekst muzyczny, jak również niemal każdy kontekst muzyczny bylibyśmy w stanie jakoś do Bacha odnieść. Tymczasem Beethoven, któremu niniejszym koncertem próbujemy złożyć skromny hołd, czy mówiąc może nieco mniej patetycznie, prezent urodzinowy, wydaje się nieco cięższym orzechem do zgryzienia. No bo przecież z Mozartem i Haydnem sytuacja beethovenowska wydaje się, i to połączenie wydaje się dość proste i oczywiste. Wszystkich trzech wpiszemy w krąg klasyków. Abstrahując w tym miejscu od dyskusji o klasyczności czy romantyczności Beethovena, której poświęcono setki, jeżeli nie tysiące rozpraw naukowych. Z Donizettim moglibyśmy Beethovena połączyć troszkę Arebur na polu opery. W końcu Donizetti w świecie opery jest postacią istotną. Powiedzielibyśmy pierwszoplanową, a Beethoven, jak wiemy, z operą miał pewne kłopoty. Chopin i Paderewski wydaje się w programie naszego dzisiejszego koncertu wpisanie Chopina i Paderewskiego w beethovenowski kontekst wydaje się dość proste, bo możemy pójść na łatwiznę i powiedzieć o kluczu rocznicowym. Przecież
w tym roku przypada rocznica, okrągła rocznica urodzin i Chopina, i Paderewskiego, którą zresztą obchodziliśmy w naszej szkole nie tak dawno. Jeśli do Chopina i do Paderewskiego dopisalibyśmy Liszta, jeśli dodalibyśmy Paganiniego i Eugenia Isaya, jeśli chodzi o skrzypków, czy jeśli do naszej listy dopisalibyśmy Karla Dawidowa czy Kazimierza Wilkumirskiego, moglibyśmy znaleźć połączenie z Beethovenem poprzez idiom wirtuozowski. W końcu wszyscy wymienieni panowie byli wybitnymi wirtuozami, a nie możemy zapominać o tym, że kariera Beethovena rozpoczęła się właśnie od fortepianu. I ten pierwszy etap twórczego rozwoju Beethovena był z fortepianem związany, wydaje się, w zdecydowanie najbliższy. Z Cezarem Frankiem Beethovena moglibyśmy łączyć przez śmiałe i odważne poszukiwania harmoniczne. Wreszcie myślę, że moglibyśmy także szukać nieco luźniejszych związków takich kompozytorów jak Prokofiew czy Lutosławski z Beethovenem. Prokofiew, którego próbowalibyśmy łączyć może z Beethovenem przez sarkazm, przez taki bardzo charakterystyczny humor, czy może przez idiom awangardowy. Obaj panowie przecież byli niezwykle inteligentni i powiedzielibyśmy, że żyli pełnią życia. A Lutosławskiego moglibyśmy do Beethovena jakoś próbować przypisać przez pryzmat estetyki nonkonformizmu i przekraczanie granic. I mimo, że Beethoven wyda nam się kompozytorem znacznie bardziej rewolucyjnym sensu stricte niż Lutosławski, no to obu panów z pewnością do kręgu awangardy możemy śmiało zaliczyć. Wspominałem o moim pewnym zakłopotaniu związanym z programem naszego koncertu. Bowiem o ile takich kompozytorów jak Karl Berman czy Wilhelm Popp odnieść możemy do Beethovena poprzez perspektywę wpływu beethovenowskiego mitu na kompozytorów niemieckiego romantyzmu, czy to wcześniejszego, czy późniejszego, o tyle zdecydowanie więcej problemów nastręczałoby nam odniesienie do Beethovena kompozytorów dwudziestowiecznych czy kompozytorów najzupełniej współczesnych, takich jak Ernst Bloch, jak John Vaughan Williams, jak Paul Geoffrey Reed, Bela Kovacs czy Matthew Orłowicz, którzy w kontekście beethovenowskim raczej stanowią egzotyczny kontrapunkt. Po chwili namysłu wydaje mi się jednak, że ta rozległa panorama nie powinna stanowić powodu do zakłopotania czy zmartwienia, ile nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich Państwa, raczej powód do radości. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że jeżeli pochylimy się nad postacią i dziełem Beethovena, jeżeli przyjrzymy mu się naprawdę uważnie, to wydaje mi się, że możemy dostrzec znacznie więcej niż wydaje nam się na pierwszy rzut oka i ucha. A takie poszukiwanie nieoczywistych połączeń czy kontekstów jest przecież niesamowicie płodnym i doświadczeniem intelektualnym, i doświadczeniem estetycznym. Wiele z tych elementów, czy wiele z tych idei, czy idiomów, które możemy odnaleźć i w dziele, i w tej pomnikowej postaci Beethovena, z pewnością moglibyśmy włączyć do pewnej wyobrażonej całości, którą z kolei moglibyśmy nazwać etosem młodego artysty. I z pewnością do takiego etosu młodego artysty moglibyśmy włączyć odwagę. Moglibyśmy włączyć beethovenowską pasję i bezkompromisowość. Moglibyśmy włączyć wychodzenie naprzeciw rozmaitym trudnościom. Moglibyśmy włączać stałe poszerzanie szerokich, jak najszerszych
i coraz śmielszych horyzontów, wreszcie moglibyśmy włączyć zupełnie bezgraniczne oddanie sztuce. Chociaż bynajmniej nie włączylibyśmy do tego naszego eleganckiego zestawu beethovenowskiej grzeczności, bowiem Beethoven przecież znany był z dość twardego, powiedzielibyśmy, usposobienia, które pozostawiało nieco do życzenia. Druga przyczyna, czy drugi asumpt do radości, to fakt, że przecież mówimy o muzyce instrumentalnej, która jest asemantyczna, którą nazywamy muzyką absolutną i którą nazywamy muzyką czystą. Ta właśnie muzyka absolutna, czysta, asemantyczna nie domyka się z racjonalnego punktu widzenia. I mimo, że studiowanie form, studiowanie stylów, studiowanie gatunków, studiowanie historii i tradycji muzycznych jest dla nas, wykonawców, szalenie ważne, bowiem no, w końcu stanowi fundament procesu interpretacji, który stale podejmujemy i w naszym codziennym ćwiczeniu, i w tych rozmaitego rodzaju prezentacjach scenicznych. Ale właśnie mimo, że to studiowanie jest dla nas niezwykle istotne, to zawsze najbardziej istotne będzie chyba to, co jest niedomknięte, nieodkryte, a to, co w tych dziełach, które gramy jako muzycy od kilkuset lat, które przynależą do stałego kanonu, wciąż możemy odkrywać na nowo. I o to chyba w naszej muzycznej pracy chodzi. A zatem odkrywania tych nieodkrytych i nieoczywistych połączeń i zachwytu nad tymi dziełami, które znamy już dogłębniej, tymi, które dla naszych uszu będą świeże podczas słuchania naszego koncertu, zachwytu nad tymi dziełami szczerze Państwu życzę, dopisując niejako i dołączając do tego życzenia postulat cytowanego Stefana Kisielewskiego, abyśmy szukali pilnie nowego Beethovena, bowiem żarliwość tych poszukiwań będzie miarą prawdziwości i żywości naszego stosunku do muzyki mistrza z Bonn. Słowo mówione w konfrontacji z muzyką zawsze stoi na przegranej pozycji, a ja już tych słów, zdaje się, wypowiedziałem zbyt wiele, ale wciąż winny jestem Państwu zapowiedź programu naszego koncertu. Moglibyśmy uporządkować go sekcyjnie. Najpierw usłyszymy uczniów klas fortepianu ze szkoły pierwszego stopnia. Następnie zaprezentują się uczniowie sekcji dętej oraz sekcji smyczkowej. W dalszej kolejności usłyszymy pianistów z drugiego stopnia. A nasz koncert zamknie wykonanie uczniów sekcji kameralnej. Koncert zamknie i dzieło, i wykonanie wyjątkowe. Będzie to potrójny koncert Beethovena, op. 56. Długo można by opowiadać o dziele, które w zupełnie niesamowity sposób łączy kameralistykę z formą koncertową, a w którym pojawia się, co również warto zasygnalizować nieśmiało, wątek polski. Trzecia część to Rondo alla Polacca. Ów koncert miał być wykonany przez Adama Zakrzewskiego, Wojciecha Niedziółkę i Antoniego Wronę wraz z orkiestrą Sinfonia Baltica. Do wykonania niestety nie doszło przez wzgląd na ograniczenia pandemiczne i usłyszymy w związku z tym nagranie z ostatniej próby przed zamknięciem szkoły. Nie tylko panom, ale wszystkim wykonawcom i wszystkim Państwu serdecznie życzę dużo zdrowia, co wydaje się w kontekście obecnym oczywiste, ale również
życzę jak najszybszego powrotu do kontaktu z niezwykłą aurą muzyki bez elektronicznych zapośredniczeń. Serdecznie dziękując za uwagę, trzymam może nieco wstecznie kciuki za naszych wykonawców i życzę Państwu dobrego koncertu.